Witajcie na pokładzie Nautic 880. Jesteśmy w części kokpitu. Składamy sobie stoliczek, sobie na kubeczki. Zobaczcie też, co możemy zrobić z naszego siedziska, gdzie tu mamy albo opcję siedzenia, albo bierzemy materac. Poparcie przesuwne i wrzucamy sobie pokład słoneczny. Klasycznie 1,78 m, spokojnie, jest bardzo, bardzo wygodnie. Oczywiście w części jeszcze kokpitu. Zobaczcie, mamy tutaj zbiornik na paliwo, na diesel do ogrzewania, butla gazowa do kuchenki, oczywiście też tu po drugiej stronie jest tak samo pojemna bakista. Składamy teraz. I tu pod spodem też, zobaczcie, mamy pojemny schowek. Jeden. Duży. Zielone jest po prostu na dwie części siedzisko. I zapraszam Was do części sternika, gdzie mamy piękny stolik. Zamieńmy się miejscami. Mamy tutaj kambuz, zobaczcie, jak prezentuje się umywalka z kuchenką gazową. Możemy mieć tą opcję oczywiście z indukcją. Stoliczek taki sam jak na zewnątrz. Zobaczcie, możemy sobie wygodnie usiąść i zjeść bądź spożyć jakiś napój. Ten stoliczek też pokażę Wam, że możemy go złożyć. A w jakim celu, za chwilę mówię, możemy tutaj piątą osobę spokojnie położyć spać. I właśnie w tym momencie rozłożyłem dodatkowe spanie, które jest przewidziane dla piątej osoby. Ale słuchajcie, na 1,78 m, no tutaj spokojnie luz i uważam, że możemy spokojnie się wyspać nawet dwie osoby, więc zakładamy, że sześcioosobowa załoga może spokojnie spać na tej łodzi. Chodźcie w część kabiny. Witam w kabinie i właśnie prezentuję Wam toaletę, gdzie spokojnie, mając 1,78 m, zobaczcie, tutaj mam tyle aż jeszcze miejsca, 20 cm nad głową. To naprawdę jest duża przestrzeń do tego, żeby spokojnie wziąć prysznic, skorzystać z toalety. I tutaj zobaczcie, jeszcze jest piękne, duże lustro dla kobiet, które mogą się spokojnie, fajnie, w komfortowych warunkach pomalować. Dobra,
cały panel elektryczny mamy tutaj z pięknym logiem Nautic 880, oczywiście ogrzewanie jest w tej łodzi zamontowane, wylot ciepłego powietrza znajduje się tutaj, mamy oczywiście pięknie zagospodarowaną przestrzeń z szafkami na drobny ekwipunek, z logiem piękne też i materiałowe poduszeczki, logo jest cudowne, stoczni Nautic. Szafeczki, jedne, drugie, tu jest przestrzeń na buty, zobaczcie, naprawdę mamy kupę miejsca tutaj, też tak samo tutaj pod spodem jest przestrzeń na dodatkowy ekwipunek, też może być na buta, tam na drobne rzeczy, rewelacja. No i oczywiście duże miejsce do spania, tam gdzie właśnie teraz na przebitce macie tą całą przestrzeń pokazaną. No i co? I zapraszam oczywiście na część sternika, gdzie główny dowodzący mamy ster z manetką, cała centrala, Simrad NSX 3012, mamy na żyroskopie automatyczne trumowanie, poziomowanie Zip Wake, model 300S. Tutaj oczywiście pięknie zagospodarowana instalacja elektryczna z przyciskami, gdzie możemy oczywiście ją też rozbudować o VHF bądź wejście AUX, jeśli mamy oczywiście opcję, że pada, to jak najbardziej mamy też i dwie wycieraczki. Mamy lampy podwodne, mamy bardzo dużo świateł, które jest LED-owe, rozłożenie na naszej jednostce, oczywiście kolejne logo Nautic 880, tu przecudnie podświetlenie z niebieską wódką i niebieskie podświetlenie logo Nautic. W części dachowej mamy opcję z domknięciem szyber dachu i idealnie wszystko jest zasfitowane, oczywiście system Clarion, mamy też i szperacz automatyczny Marinko, mamy ster strumieniowy, mamy manetkę od Merkurego, oczywiście jest to cyfrowa manetka, bardzo płynnie działa, mamy już zintegrowany Active Trim w manetce. Tutaj na łodzi mamy Merkury F225 w układzie V6 w czarnym malowaniu, możemy, przypominam, w tej łodzi zamontować 250 koni, bądź pracujemy jeszcze nad tym, żeby już było możliwe też i 300 koni zamontować. Oczywiście szafeczki z domykaniem, na kliknięcie, wszystko jest pięknie spasowane, sklejka wodoodporna z piękną okleiną. Tutaj kolejny schowek, bardzo pojemny, z opcją gaśnicy. Naprawdę łódź jest cudowna na nasz akwen, polecamy siebie, czyli firma Escapadria jako dealera wyłącznego w Polsce. Oczywiście łódź będzie do obejrzenia u nas w firmie z inną kolorystyką. Będziemy konfigurować ją z silnikiem 250 marki Honda, też w układzie V6. Zapraszam na dziób, a jeszcze zobaczcie tutaj, gdzie mamy pięknie logo zagospodarowane. Też podświetlenie jest niebieskie. Za pomocą tego chwytu przechodzimy po półburcie, która od strony sternika jest szersza. Jest to kabina niesymetryczna, celowo, żebyśmy przestrzeń po prostu za sternika mieli znacznie wygodniejszą. I zanim przejdziemy na przód, oczywiście tutaj mamy zagospodarowane paski, gdzie możemy wrzucić sobie pełne cabrio, całe folie. One się zapinają do przestrzeni dokładnie tu. Przepraszam. No i przechodzimy na dziób. Uchwyt, reling topowy. I przechodzimy, zobaczcie, ile mamy przestrzeni. Spokojnie sobie przechodzimy na szerokość dwóch stóp, czyli cztery stopy spokojnie mogą tutaj po szerokości przejść. Uchwyt na bosach. Wspomniany szperaż Marinko, antena DVB-T Glumexu, oczywiście lampka topowa, mamy też i zamontowany panel solarny 120 W do baterii bytowej, oczywiście szybka,
opcja jest oczywiście w białym kolorze i w szarym. Możemy sobie dach skonfigurować, część dziobowa do leżenia. Bardzo dużo jest przestrzeni, możemy spokojnie się poruszać. Wentylowana kabina po lewej, po prawej stronie, tak jak widzicie, na odbijacze. Odbijacze swoje miejsce na naszej jednostce oczywiście mają. I spokojnie możemy sobie poczulować w pełnym słońcu. Dodam jeszcze, że możemy obsługiwać windę kotwiczną, którą mamy zamontowaną z panelem na panelu sternika. Tutaj mamy też przyciski up, down do no i oczywiście trap jobowy, żebyśmy wygodniej mieli wejść, wyjść z tej jednostki. Możemy tam mieć też i drabinkę kąpielową, jobową. Wszystko będziemy Wam też przekazywać przy następnych jednostkach. U nas w Płocku jest w konfiguracji biały dach, biała burta i mamy ivory beżowe tapicerki, oczywiście w wersji klikowanej. Będziemy ją szykować też już, myślę, dla pierwszego klienta, który jest bardzo zainteresowany. My jesteśmy w środę umówieni, owocne targi. Bardzo Wam dziękuję, że jesteście z nami, oglądacie. Subskrybujcie nasz kanał, bo jesteśmy bardzo wdzięczni za każdy like, za każdy komentarz. Jest to nowy projekt, ale to zaangażowanie będzie coraz większe i fascynujący jest ten projekt. Mamy jeszcze do pokazania Nautic 990. Obserwujcie, śledźcie nas, dawajcie komentarze, lajkujcie. A my tymczasem odmeldowujemy. Dziękuję za piękne targi wszyscy, którzy nas odwiedziliście, przetestowaliście naszą łódź. Jesteśmy Wam bardzo wdzięczni za te komentarze pozytywne, za te komentarze, które gdzieś bardzo produktywne, chcecie ulepszyć nasz produkt. Ja uważam, że on jest znakomity. Kontaktujcie się z nami, kontakt w opisie tego filmu, link w opisie będziecie mieli do tej jednostki, którą mamy od ręki do sprzedania, ale też i do całej specyfikacji technicznej na naszej stronie eskapader.eu. Ja nazywam się Bartosz Szalata, dziękuję za tą relację. Widzimy się w Płocku, zapraszam serdecznie na Demo Days.